Wasze ulubione KFD WPC Premium teraz o 200 gramów większe. W tej samej cenie. Edycja limitowana. Siemano, dzisiaj kolejny filmik z serii Power Building. Zaprosiłem dzisiaj Wojtka, poprosiłem go o pomoc. Jest we Wrocławiu? Tak. Ja zaczynam swój nowy plan. Dzisiaj mam martwy ciąg, od długiego czasu nie robiłem, więc potrzebuję fachowej rady. Tak jest. Wojtek, Piotrek, pomożesz mi? Jak słyszałem kulturystą, wiem, że jest kulturystą. Jak chodzi o mnie, to jak widzicie, łapy nie ma, ale tu jak widzicie, też talii nie ma. Proszę bardzo. Ja cię pamiętam, jeszcze parę lat temu widziałem na fejsie jakiś gościu, fotki stawiał, który miał taką talię, jak ja mam głowę, nie? No, to kurwa za zbój, no. Jedna z najwęższych talii w polskim bodybuildingu, nie? No ja klasyku startuję, nie? No to tam talia musi być wąska. Ja też kiedyś startowałem klasyku. No, ale w martwym klasyku, nie? No. Proszę, no kumaty. Także co, no zobaczymy, co on tam ma za problemy. Jak wiecie, ja jestem specjalistą od problemów. Round one, fight! No to już wiemy. Po pierwsze, czy to ma być Steve Leg, czy nie? Ma być na zwykły martwy ciąg, klasyczny. No to tutaj tak, jak dla mnie, po pierwsze, nie ma w ogóle ruchu zawiasowego, nie? Nie ma. Czy to było celowe, czy nie? Nie celowe. No idziesz typowo, idziesz... Czyli tak bym leciał na prostych. Prostownikiem. Ja nawet tak nie umiem, nie? Ja robiłem, wiesz dlaczego? Bo robiłem rumuński ciąg przez długi czas. No to właśnie, jak robiłeś rumuński ciąg, to powinno być perfekt wyuczone na hip hinge, bo to jest... Jak właśnie widzę, że ktoś ma hip hinge, to jest pierwsza rzecz, którą wprowadzam, Rumuny, nie? Mhm. Tylko teraz egzekwujesz ruch tylko i wyłącznie na biodrze, nie? Ty zrobiłeś to bardzo prostownikowo, ja nawet nie potrafię, bo ja już się totalnie, wiesz, przestawiłem na inne nawyki ruchowe. Natomiast też to biodro było za wysoko, bo teraz jest mnóstwo kontrowersji. Jedni gadają, że nisko, drudzy wysoko. To biodro musi być optymalnie, no nie? Optymalnie. No ty byłeś zdecydowanie przed sztangą, nie byłeś, wiesz, nie byłeś nad... Także nieznacznie niżej. Jest całkiem fajny układ, długa łapska do ciągu, także to jest bardzo korzystny. Korzystny układ do ciągu, ale to ja bym tą pozycję w ogóle... Zmienił. Patrz, normalnie on złap. Tyle, tylko tyle. I teraz... Być może poczułeś, że jesteś troszkę bardziej na czwórkach. Mhm, czuję napięcie. No to masz szansę i użyć teraz, czyli jakby w twoim interesie jest dla wyniku jakby zsumować, tak, działanie jednej i drugiej taśmy, a jak ty byłeś przed nią i na nogach prawie prostych, te czwórki za bardzo, wiesz. Dobra. Łopaty w dół. 3, 4. I teraz spróbuj troszkę wcześniej biodro dać, nie? Czyli jak... Biodro niżej czy wyżej? Niżej. Dobra. Ale jak będziesz miał kolano, to już pod kolanem będąc, pchaj biodro. Do przodu. Tak. Dobra. Ściągam. I biodro. Mhm. A i nie ustawiłeś się. No, poleciało. Niżej? Tak jest, tutaj, no. Ty nawet w trakcie jednej serii, robiąc na dwa różne sposoby. Tak jest. Dobra. Robiąc tak i tak, powinieneś poczuć już różnicę. Czuję. Jaka jest emisja siły? To minimalnie zejście, wiesz, o tyle. Które ci pozwala czwórki uruchomić. Od razu tutaj ten hip hinge ma być, tak? Jak jestem tu, mocne wypnięcie bioder. Startujesz zawsze push, nie? Czyli czwórkami tak naprawdę. Czyli pierwsze ciemne nogi, nie biodra? Czyli to Eddie Hall fajnie opisywał, jak ludzie nie umieli tego załapać. Wyobraź sobie, że w tej pozycji wyjściowej do ciągu, wyobraź sobie, że robisz leg press, a nie ciąg. Bo ludzie myślą o ciągu pociągnąć z ziemi, nie? Bardziej myśl, żeby się od ziemi odepchnąć, a żeby się odepchnąć, to musisz pierw sobie dać szansę, usiąść na tych czwórach. I to jest push i pull jednocześnie, czyli nie dzielisz tego, że teraz ale barki też nie wyprzedzają sztangi, no to nie? Jest okej na razie, to jest okej. Jest neutralnie. Mhm. Okej. Z tym nad sztangą, przed sztangą tam są, wiesz, różne szkoły. Tak samo mi się wydaje, że to jest kwestia tam anatomii, bo osoba z długim tułowiem. No ja mam jakby ten tułów krótki, ale długie kończyny. Zajebiście. Mam do ciągu to jest zajebiście, jak X-Men. No. Pierwszy trening z nowego planu, jeszcze nie wiem ile zrobię w martwym ciągu, tak naprawdę na piątki najwięcej. Mhm. Więc dokładam, po 20? No. Dobra, rampujemy do góry. No. Zobaczymy jak pójdzie 140. Pokaż paluchy.
To by chyba starczył na zamek, nie? Żeby założyć. Nie, nie próbowałem nigdy zamkiem, wiesz? Próbowałeś? Nie, ja mam paski potem założyć, więc że... Jak jest zamek? Tak? Nie, to nie próbuję dzisiaj. Nic przyjemnego. Dobra, biodro niżej? Tak. Plecy są ok? Nie. Wiesz co, jak chodzi o odcinek piersiowy, on sobie może być nawet lepiej, jest, kiedy jest lekko zakrążony. Natomiast tutaj musi być o. Dobra. 3, 4. Za wysoko biodro. I teraz patrz, zatrzymaj się. Nie, na dole. Jak ty, stojąc z piszczelem wertykalnie, masz sztangę już na piszczelu, to ty nie dajesz sobie szansy, żeby usiąść, bo to będzie znaczyło, że musisz delikatnie te nogi... Zgiąć. Tak. W tym momencie, żeby usiąść, piszczel się musi przemieścić. Jak ty robisz tak, żeby go nie przemieścić, żeby pionowy został, to się nie uda. Mhm. Czyli ona musi być w miejscu, mieć kontakt ze sztangą w momencie, jak ty odrywasz ją z ziemi, a niekoniecznie, jak do niej podchodzisz, nie? Dobra, spróbuję. Niżej biodro? Niżej. Dobra. Sztanga za blisko. Jeszcze odsuń ją, odsuń ją, odsuń ją. O, i teraz siądź. I goń biodrami. Nie? Jak masz pod kolanem, pchaj biodra. No trochę lepiej. Wiesz co chodzi? Mhm. Chodzi mi o to, że stojąc tutaj, no nie ma możliwości, żebyś ty w tym momencie siadł na biodrze, bo to znaczy, że patrz. Teraz ona przejechała. A jak ty próbujesz, jej nie pchnąć, to ty... No nie da się. Dobra. Nie? Czyli to znowu tak, wiesz, teraz się uczy, że sztanga ma być najbliżej, jak się da. Niekoniecznie. To jest też podyktowane, wiesz, cechami osobniczymi. Zobacz sobie, jak na przykład staje Tom Martin, który ma sztangę... Kurwa, nie bluźni. Który ma sztangę nad palcami praktycznie, ale dość długie udo względem podłużek, które jest krótkie, powoduje, że on musi, wiesz, że jemu kolano wychodzi bardzo w przód, no nie? Żeby się odpowiednio ustawić. No i on tak musi się ustawić, że jest, wydawałoby się, za daleko, no ale jednak te ponad 4 paki ciągnie, nie? Dobra, co, dokładamy dalej? No, dokładamy. No, Wojtek mi dał troszkę dobry grat. Musimy troszkę zmienić to ustawienie miednicy. Za wysoko ją daję, muszę ją dawać niżej, żeby generować więcej mocy. Mam nadzieję, że będzie teraz tylko lepiej. Martwego ciągu klasycznego nie robiłem od lutego. Wtedy ważyłem 100 kg i robiłem 220 na 5. Teraz nie wiem, ile zrobię. Rampujemy dalej. Teraz mam 170 na szczędze i zobaczymy, jak pójdzie. Potem myślę, że jeszcze dołożymy. I teraz daj jej troszkę odjechać. Dobra. Na przykład tutaj, nie? Mhm. Nawet teraz odlekło. Teraz siądź. Nie odrywaj sztangi. Jeszcze siądź. Siądź. Siądź jeszcze. Jeszcze. Za bardzo. To zbliżysz sztangę. Teraz siądź. Jeszcze. Czuję, tak, jakbyś siedział na krześle. Tak, żebyś czuł, że siedzisz, że jesteś nad nim i masz możliwość pchnąć, ale... Czyli pchnąć do siebie, tak? Na całej stopie jesteś, nie na pięcie, tylko na całej stopie jesteś, nie? Tu będzie okej. Okay. Siądź. W kolanach? Jeszcze raz. Rotację mam? Rotować na zewnątrz? Nieznacznie, no. Dobra. Jest okej? Okay, czy jeszcze? Jest okej. Okay. Dobra, to zaczynam pierwsze podrzędzenie. I w tył, w tył, w tył, w tył, w tył. Usiądź. Bardziej usiądź. Nie opuszczaj tak blisko. Tak blisko opuszczasz ją. Daj odejść, daj odejść. Jeszcze, dobra. Ale dałeś jej odejść, a nie siadłeś. I zrobiło się ciężej przez to. Zrobiło się ciężej, no. Czyli tu jest, że jest, siadasz, jeszcze. Mocno, dobra. Jeszcze niżej. No, powiedzmy. Po prostu, wiesz, automatyki... Brakuje jeszcze tego ruchu. No ale wiesz, jak ty robisz to po raz... Pierwszy. W ten sposób po raz pierwszy, to wiadomo, że automatyki nie będzie. Kwestia po prostu wprawy, jak będziesz sobie robił, nie? Nawet na przestrzeni jednej serii. Jesteś w stanie jakby rejestrować, które podejście było cięższe, które było lżejsze. Na tej podstawie do tej mechaniki sam dojdziesz, nie? Natomiast... No bylebym wiedział, jak mam ustawić, tak? Przy mojej budowie ciała. Nie masz możliwości w tym momencie użyć push, jeżeli jesteś za nisko na biodrze, nie? Także no tutaj to biodro powinno być dość niskie. Tym bardziej, że u ciebie jest ta ręka taka długa, no więc czym dłuższa ręka, tym z automatu potrzebujesz mniejszy skłon wykonać, tak? Więc twój tułów, na przykład mój tułów będzie taki,
pozycji wyjściowej, a tu twój pół jest taki. Więc jest biodro u mnie, biodro głowa, a jest u ciebie, nie? Podstawowa sprawa, żeby być nad sztangą, nie przed nią, nie? Tak jak było. Czyli tak jakbym siedział po prostu na krześle. Tak. Zaczynam. Natomiast no, dołożymy jeszcze. Ile myślisz? Mówisz już dwójce chyba. Dwójce, nie wiem czy dobra, poprawnie. Jeden próbujemy? 1,9 daj nawet. Żeby też nie było szarpania takiego, wiesz, bez... To może 1,9? 1,9, no. 1,9, czekaj, mam teraz 170-10. Sam wyczujesz, że jak się za płytko zejdziesz, no już jest dupa. Czekaj, dobra. Jest za blisko już. Tak? Tak, pierwszy usiądź, potem plecy, nie? Teraz byłeś strasznie na palcach. Na całej stopie, usiądź, mocno mówię. Cyk. Dobra. Poczekaj, jeszcze jest inny mankament. Ty się ustawiasz fajnie. Ale potem pieprze. Ustawiasz się, siedzisz. Nie? I stąd pociągnąć. A ty kurwa, tu siedzisz, po czym się poprawiasz, jesteś tutaj. Wiesz co, czyli masz pozycję fajną wyjściową. Ale pieprzę w połowie. Zrób inaczej. Ustaw sobie górę pierwszą. Czyli podchodzisz, robisz cyk i dopiero siadasz. Dobra, czyli pierwsze mam zrobić ściągnięcie tak, łopatek, przykład, a potem dopiero. Ja tak, też tak wygodniej jest, nie? Dobra, no wiesz co zawsze robiłem? Pierwszą właśnie, górę ustawiasz, na końcu ustawiałem tę górę. Ustawiasz. Chodzi o to, że jak wiesz, ciąg czy siad, są tego typu rzeczy, że tu jest dużo rzeczy na raz do pamiętania. Zwłaszcza jak robisz nową techniką, no jest szansa, że o czym zapomnisz, tak? Więc znajdź sobie kolejność taką, która będzie łatwiejsza do ogarnięcia. Szczególnie jak już ten ciężar zaczyna ważyć. Ja sobie tu sobie blokuję, cyk, jestem i dopiero na tułowie nieruchomym siadam, pcham, nie? Może to będzie lepsza opcja. Takie jedno powtórzenie jest. Czyli łopatka, najpierw brzuch, siadasz i dopiero... Dobra, łopata. Tak. Na opadce ściągniętej dopiero siadasz, nie? Jest okej? Okay? Czujesz, czy jest okej? Okay? Ja mam to bardziej sztuczną jeszcze. W dół. Opadka w dół. I teraz siadasz. Raz. A już zmęczony chyba. Możemy odechnąć jeszcze raz. Bo już wyglądało to mniej więcej, wiesz... Było bliżej dobrego, jedna rzecz, ty gdzieś tak, kurde... Jak dla mnie za bardzo na palcach jesteś. Tu ciągle jest tendencja do tego, że... Że lecę do przodu. Ściągnie, no. Ty praktycznie zaraz po oderwaniu sztangi, jak masz na wysokości, nie wiem, już pół łydki, już pchasz te biodra. Już ugonisz. Czyli biodra mają być nad kolano. Jeszcze raz. I jak ciągniesz, jesteś tutaj już, to już pchasz biodro. Rozumiesz? Bo jak ty zapomnisz, tu sobie jesteś, wyprostujesz się, ona jest tu. Aha, czyli dopiero tutaj, dobra. Nie? I w tym momencie musisz na palce polecieć, nie? Czyli po prostu robisz tak, żeby nie dopuścić jej do tego, żeby uciekła. Dobra. Cyk, 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 pcham biodro, pcham, 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 ona jest ciągle na udzie, nie? Okej, okay, próbuję jeszcze raz, ostatnie powtórzenie. Dobra. Ambitny zawodnik się trafił. Nie ma odpoczynku. Czekaj, 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 czekaj. Bliżej. Siądź. Na całej stopie. Tak. O kurwa, teraz to już. Teraz to już. Totalnie spieprzyłem. No. Możemy zrobić może regresję ciężaru. Zróbmy na 1,7. To może wynikać z tego, że wiesz, brzuch nie zapracował, albo najszerszy odpowiednio mocno, albo jedno i drugie. Nie? No wiesz, no martwego ciągu tak dawno nie robiłem, że... Oko! Akurat 190 to jest... Często, wiesz, układ dźwigni ratuje wiele. Zauważyłeś, że są osoby na przykład zbudowane korzystnie do siadu, które na siód nie przechodzą i cyk robią. I cyk robią. Po prostu są korzystnie zbudowane. No wiesz, no pewnie jakbym dźwignął jak cenę, to bym wziął tam z dwie paki, nie? Tu masz, wiesz, do ciągu korzystny układ, więc nie będziesz się musiał aż tak bardzo, wiesz, głowić. To jak osoba z gorszym układem, nie? Powiedz mi, Wojtek, jak sobie progresować tutaj. Chcecie ile ściągnąć od tego, ile dokładać. Ale dzisiaj, teraz? W sensie co trening, co tydzień, jak będę dalej sobie robił masz co? Ja ci powiem tak, nie wiem jak dokładnie ten plan wygląda twój, ale wiem, że na pewno ciąg jest takim bojem, to mogę powiedzieć w ciemno, nie widząc planu, który raczej nie lubi częstotliwości dużej. Nie? Raz w tygodniu mam plan. No to jest tak, wiesz, to się z czasem zmienia, powiem ci, bo ja zauważyłem, że czym ktoś jest silniejszy, tym potrzebuje mniej. Ja na przykład teraz, w latach ostatnich, to ja robiłem sobie raz na 2 tygodnie. Raz na 2 tygodnie? Jakiś ciężki pull. I wtedy
progresowałem najlepiej, bo byłem świeży przez długi czas. Ciąg ja bardzo mocno powierzchni. Ten ciężar jest jakby drugorzędną sprawą też, nie? No. Bo ja teraz trenuję kulturystycznie, więc myślę raz w tygodniu. No tak, tylko też wiesz, jeżeli faktycznie byłoby, tak jak mówię, że byłoby dla ciebie lepiej robić to rzadziej, to nie wyciągniesz z tego więcej nawet hipertroficznie, robiąc to częściej niż rzadziej, no nie? A to z reguły idzie w parze. Spójrz na mnie, spójrz mi w oczy. Cyk i w tej pozycji schodzisz. Dobra, no, muszę wiesz, paski zapić. Chyba, że bez pasków zrobię. Nie, kurwa. Paski ci przeszkadzają. Jak masz te paski już, wpierw upadki w depresję i tak je trzymasz, nie? I w tej pozycji kłócasz sobie. I teraz zamach nogami. Możesz zrobić to dynamicznie. A właśnie. I znowu. Jeszcze jedno? No. Łopatki. A kurde, gorzej już. Nie, po kolei. Pierwsze było zajebiste. Fajne było. Dobra, zrobimy łopatki. Jeszcze trzecie. Schodzimy. A weź bez tego nawet, nie? Bez pasków, pierdolę. Przechwytem, nie? Nie? No ja nie ćwiczyłem martwego ciągu przez pół roku. Łopatki. A teraz nie było znowu biodra. A teraz skupiałem się na chwycie. No. Dobra, powiedzmy, że to pierwsze powtórzenie było. Ale pierwsze dobre. Było fajne, Czyli widzisz, to jest to, że to robi tak samo młody nieraz, mój syn nieślubny alkoholik, że nie ma automatyki. Jeżeli jest powtórzenie, które wyszło fajnie, dynamicznie, lekko, to wszystko, co trzeba dalej robić, to jest powielać to, kopiować to. Nie zmieniać ustawienia, dokładnie skopiować. Jeżeli było jeszcze... oczywiście poprawne, nie? Przeanalizuję sobie jeszcze to, co nagraliśmy dzisiaj. No. No, także Wojtek, dzięki wielkie, ja zawsze... Musiałbyś sobie jeszcze, wiesz co zrobić? Fajny myk, zobaczyć sobie z boku. Idealnie z boku, no nie? Nagrać sobie filmik, czy zrobić sobie zdjęcie w pozycji wyjściowej, no ja często nie? Jak trenuję, bo z tej perspektywy zajebiście będzie widać. Trenuję przeważnie sam, więc robię sobie filmiki, potem czyli analizuję. Kąt w kolanie, kąt w biodrze, nie, gdzie jest biodro głowa. Do tego dążysz, nie? Dobra. No to jest, dzięki Wojtek, przytulmy się. Buzi. Tak jest. No, ale nie za dupę. Warto słuchać bardziej doświadczonych, większych, z większą łapą. Ci, co mają dużo łapę, mają zawsze rację. Z węższą talią. Tak, z węższą talią. Moja talia, ale jest, ale patrz. Ja mam kożuszek. Ja też. Masz kożuszek? Znaczy taki mały, bo... Ale jest. Już nie mam zawodów teraz, w tym roku, więc mogę zapuścić się. A bo tak, bo no właśnie, bo musisz się ten... Nie musisz się kożuchem kolić. Kożuchem są, nie, w ogóle nie wchodzisz, nie? Słucham? Nie dopuszczą cię z kożuchem. Nie dopuszczą, startu, niestety. No. Dlatego właśnie jako kulturystą. Trzeba to bajce nałożyć na siebie, więc wiesz, przeszkadzałem. Dlatego ja nie mogę być kulturystą, bo ja za bardzo kocham mój kożuszek. Tak. Żeby się go pozbywać. Także to by było tyle na dzisiaj. Tak? Tak. Dobra, w następnym odcinku piszcie, czy chcecie przeanalizować kolejne ćwiczenia. Myśleliśmy od pendlejem, dlatego że chcę też poprawić plecy. Łapy nie ma. Nie ma. Ani twarzy. Zaczyna rozbój, ćwicz, jedz, śpi, powtórz KFD, wjeżdża na teren, jest masa, jest kasa, więc jedziesz. KFD, zaczyna rozbój, ćwicz, jedz, śpi, powtórz KFD, wjeżdża na teren, jest masa, jest kasa.